Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Beata Dziąbek i dzisiaj będę prowadziła spotkanie autorskie online z panem Tomaszem Samojlikiem. Dodam, że dzisiejsze spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Drugi Olkuski Festiwal Umocnieni Literaturą Online i dofinansowano je ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Moi drodzy, zanim oddam głos naszemu znakomitemu gościowi, pozwólcie, że krótko przedstawię pana Samojlika. Pan Tomasz Samojlik to autor znakomitych komiksów i książek dla dzieci. Stworzył między innymi postaci Żubra Pompika, Ryjówki Dobrzyka. Pan Tomasz jest doktorem nauk przyrodniczych i na co dzień pracuje w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Zajmuje się między innymi historią przyrodniczą, zwłaszcza wpływem człowieka na Puszczę Białowieską. Jest również autorem między innymi cyklu komiksów Wiedźmun o przygodach Ryjówki, czy też Bartnik Ignat i Skarb Puszczy. Jest również autorem rewelacyjnej książki Ambaras o Watasze Wilków, a także wspólnie z panem Adamem Wajrakiem panowie stworzyli komiksową serię o Puszczy Białowieskiej, którą oczywiście, moi drodzy, wszystkie te książki możecie oczywiście wypożyczyć w naszej olkuskiej bibliotece. Ja tylko jako ciekawostkę dodam, że na książkę Ambaras, moi drodzy, niestety musicie poczekać, ponieważ ta książka jest wciąż zamawiana, rezerwowana. Ona jeszcze nigdy nie trafiła na półkę. Także na tą książkę niestety trzeba się zapisać. I moi drodzy, może rozpocznę od pytania do naszego gościa. Panie Tomaszu, czy pisanie dla dzieci jest łatwe? Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia i z szansy na spotkanie z wami. Pisanie książek dla dzieci nie jest łatwe, to sobie musimy od razu powiedzieć. Ale wiecie co, tak na serio, pisanie jakichkolwiek książek nie jest łatwe. Jeśli się chce robić to rzetelnie i w miarę poprawnie i jeszcze tak, żeby zainteresowało to i wydawcę, i czytelnika, to jest taka żmudna, mozolna i bardzo trudna praca. Trochę praca fizyczna również, bo zwłaszcza w moim przypadku, ja jestem autorem i tekstu i ilustracji, bardzo moje plecy cierpią, jak robię nowy komiks czy nową książkę. Ja wam wszystko zaraz pokażę. Jeżeli możemy, to ja wyłączę swoją facjatę w powiększeniu, a włączę prezentację, którą dla was przygotowałem i opowiem wam, jak to jest być naukowcem i pisarzem. Dobrze? No tak, to ja udostępniam ekran. Okej, i zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Proszę o sygnał, czy widać mój piękny ekran. Tak, wszystko widać. No to cudnie. No to super. Jest taka graficzka, którą sobie przygotowałem, a która pokazuje prawie wszystkich moich bohaterów książkowych i komiksowych razem. Bo tak sobie po cichu myślę, że wszystkie moje opowieści dzieją się w jednym świecie, jakimś takim uniwersum, które się przenika. Ale zacząć muszę od tego, że rzeczywiście moja normalna praca, moja normalna, że tak powiem, działalność, to działalność naukowa. Jestem naukowcem zatrudnionym w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Od kilkunastu lat badam historię przyrodniczą Puszczy Białowieskiej. Jest to arcyciekawa dyscyplina, w zasadzie coś na styku różnych dyscyplin, takie badania, które wymagają ode mnie współpracy z różnymi specjalistami. Bardzo dużo się uczę. I oczywiście ja jako naukowiec mógłbym godzinami opowiadać wam o tych badaniach. Mam zresztą pod ręką taką czterogodzinną prezentację z mnóstwem wykresów i mapek, ale wam tego zaoszczędzę. Przekażę wam, moi drodzy widzowie, czytelnicy, tylko jedną, moim zdaniem najważniejszą myśl, która wypływa z tych moich wieloletnich badań, a jest to myśl taka, że nie ma drugiego takiego lasu, drugiej takiej puszczy jak Puszcza Białowieska w całej Europie. Jest to bez dwóch zdań najstarszy las europejski, bo jego powstanie, początki datują się na okres
około 12 tysięcy lat temu. W momencie, kiedy ustąpił lodowiec, kiedy skończyło się ostatnie zlodowacenie, zaczęła rosnąć Puszcza Białowieska i rośnie do dzisiaj. I to jest właśnie fenomenalne, że nigdy nie została wycięta, wypalona, zaorana, zamieniona w inne środowisko, a to miało miejsce z praktycznie każdym innym lasem, nawet jeśli nazywamy go puszczą w całej Europie. Tylko nasza Puszcza Białowieska się ostała i tylko tutaj możemy w pełni, my naukowcy, obserwować procesy ekologiczne, procesy, którymi kiedyś przed tysiącami lat rządziła się natura, zanim człowiek te procesy zniekształcił albo wręcz całkowicie przerwał. To tyle naukowo, bo oczywiście dzisiaj przychodzę do Was jako pisarz, komiksiarz, ilustrator, i pewnie się zastanawialiście, albo możecie się zastanawiać, jak to jest, że pomimo tego, iż mam normalną pracę, w której spędzam cały dzień, to jeszcze wieczorem siadam i piszę, rysuję książki dla Was, które zaraz Wam przedstawię. Myślę, że odpowiedź jest tutaj banalnie prosta. Bardzo mi zależy. Jako naukowiec sam dużo odkrywam, ale też mam uszy i oczy otwarte na doniesienia innych specjalistów i to są bardzo smutne doniesienia, bo tak jak na tym plakacie, który przygotowałem dla studentów Politechniki Białostockiej, na pytanie, czy ładnie traktujemy Ziemię, czy to ładnie tak się nad nią znęcać, odpowiedź jest niestety bardzo przykra dla nas ludzi. Bo bardzo źle traktujemy Ziemię, nieładnie się zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli planetę zapasową. Jeżeli tę zapaskudzimy, możemy się przenieść na inną, a to przecież jest absolutnie nieprawda. Jeszcze stulecia, jeśli nie tysiąclecia miną, zanim człowiek będzie w stanie gdziekolwiek się wynieść z Ziemi. Dlatego właśnie robię to wszystko. Tutaj zebrałem okładki moich książek i komiksów z pominięciem jednej ważnej serii, o której zaraz powiem dwa słowa. Tak naprawdę to wszystko powstaje nocami, porankami, w wolnych chwilach, w poczekalniach autobusowych, na lotniskach, w poczekalniach do lekarza i w najróżniejszych okolicznościach. Nie uwierzylibyście, gdzie i jak ja potrafię rysować i pisać. No ale właśnie, mam ten taki wewnętrzny napęd i chęć przekazania Wam, moim czytelnikom, wszystkiego tego, czego sam się dowiaduję i co odkrywają moi koledzy z Instytutu, ale generalnie cały świat nauki, bo nauka jest arcyciekawa, ale też fundamentalnie ważna i ważne jest to, żebyśmy potrafili korzystać z osiągnięć nauki, bo bez tego niestety wrócimy do jakiejś takiej ciemnej epoki bardzo przykrych czasów. Dobra, mówiłem, że nie ma na tym slajdzie ważnej serii, no i już zdradzam, cóż to za ważna seria. Chodzi oczywiście o Żubra Pompika. Żubr Pompik to chyba najbardziej kojarzony ze mną bohater, bohater 25 książek już w tej chwili. Sam nie wiem, jak to się stało, ale tak, są 4 książki z głównej serii Żubr Pompik w twardej oprawie. Są 2 książki już w tej chwili z okienkami dla trochę młodszych czytelników i jest cała seria 19 zeszytów, czy w zasadzie podseria Żubr Pompik Wyprawy. Bo o ile cała ta seria opowiada o żubrzej rodzinie, oczywiście Pompik gra pierwsze skrzypce, jest też jego siostrzyczka Polinka, mama Porada, żubr starszy, tatuś Pomruk i początkowo wszystkie te opowieści toczyły się w Puszczy Białowieskiej, bo one powstały jako opowieści do snu dla moich dzieci, to w miarę upływu czasu i w miarę coraz to nowych doniesień naukowych zaczęło się okazywać, że żubry nie są de facto zwierzętami tylko i wyłącznie puszczańskimi, tylko i wyłącznie leśnymi. Okazało się, że przed tysiącami lat one żyły na otwartych terenach i to presja człowieka zmusiła je do życia w lasach. Dlatego właśnie wymyśliłem serię Żubr Pompik Wyprawy, w której cała żubrza rodzina wyrusza z Puszczy Białowieskiej na wyprawę po Polsce. Tu widzicie mapę, trasę tych wypraw. Jeżeli ktoś ma sokole oko, to już dostrzeże, co to za punkty są na tej mapie, ale jeśli ktoś ma problemy z odczytaniem tych wszystkich podpunktów, to podpowiem, że nie są to centra handlowe, nie są to stadiony piłkarskie, nie są to lotniska w Polsce, są to polskie parki narodowe. No bo to chyba jest w miarę logiczne. Gdyby żubry mogłyby ruszyć na taką wyprawę, to co takiego ciekawego chciałyby odwiedzać w naszym kraju? Założyłem, że miejsca, które są najlepiej chronione pod względem przyrodniczym i też najcenniejsze przyrodniczo, dlatego też Pompik wędruje sobie z Puszczy Białowieskiej takim szlaczkiem
Cała seria zaplanowana jest na 23 zeszyty z prostego względu. W Polsce mamy 23 parki narodowe i ten 23 nadejdzie w przyszłym roku. Cała rodzina Żubrza wróci do Puszczy Białowieskiej. O Pompiku może tyle, bo wydaje mi się, że dużo osób go zna i Pompik zresztą jest też bohaterem serialu animowanego, jest gra planszowa Pompik. Także myślę, że tego jegomościa nie trzeba szerzej przedstawiać, a wydaje mi się, że jest jeszcze jeden mój bohater, którego możecie nie znać aż tak dobrze jak Pompika, a ufam, że jest równie wart poznania. Tenże bohater to malutki wilk o imieniu Ambaras. I tak w ogóle na marginesie może kojarzycie słowo Ambaras, bo to nie jest słowo, które ja wymyśliłem na potrzeby tej książki. Jest to piękny staropolski wyraz, który jest obecnie troszeczkę zapomniany, a oznacza kłopot, wielki problem, jakiś taki twardy orzech do zgryzienia. I dlaczego mój bohater nazywa się kłopot, problem? No właśnie dlatego, że kiedy przychodzi na świat w wilczej norze, na początkowych stronach tej książki, to się okazuje, że jest o wiele mniejszy od swoich braci, jakiś taki słabowity, i właśnie dlatego jego tatuś Krzepki, ogromny wilk, który przewodzi całemu wilczemu stadu, czyli Watasze, rzuca, że no tak, tak się będzie nazywał ten nasz synek, Ambaras, bo uważa, że będą mieli z nim Ambaras, czyli kłopot, przez to, że jest taki mały i już z góry jego ojciec uważa, że nie przyda się podczas polowania. A wilcze polowanie jest to bardzo skomplikowana operacja, która wymaga współpracy całej watachy, całej wilczej rodziny i nawet brak jednego członka, czy słabsza forma jednego członka rodziny już może skazać całą tą operację na niepowodzenie. Ale to nie jest książka o tym, jak się urodził pokrzywdzony przez los wilczek i miał koszmarne życie, a potem jeszcze ktoś go złapał w sidła. Nie, nie, to nie jest tego typu książka. Jest to książka, która miałam i mnie, i mam nadzieję was, czytelników, podnieść trochę na duchu i pokazać życie wilków z drugiej strony. Bo myślę, że my wszyscy kojarzymy baśń o czerwonym kapturku, którą od najmłodszych lat nas raczą najróżniejsze źródła. Książkowe, telewizyjne, radiowe. Czerwony kapturek jest wszędzie, jest bardzo popularny i wrył nam się bardzo w świadomość. I boję się, że troszeczkę kształtuje nawet podejście ludzi dorosłych do wilków, którzy się tych wilków boją i chcieliby je jak najszybciej odstrzelić. A ja chciałem pokazać w tej książce, że wilki są niesamowitymi stworzeniami, bardzo inteligentnymi, których nie trzeba się bać, tylko trzeba je poznać. I wtedy być może ten strach okaże się zupełnie bezsensowny i nie na miejscu. A więc mój bohater Ambaras, ten malutki wilczek, który już od początku życia miał podgórkę, jest obdarzony pewną szczególną umiejętnością, której nie ma żadne inne zwierzę i dzięki temu, chociaż początkowo wydaje się bezużyteczny dla watachy, potem jego obecność w tej rodzinie będzie kluczowa. Nie chcę tu za dużo zdradzać, nie opowiem wam całej fabuły, powiem tylko, że jest to jeden z tych rzadkich wypadków, kiedy to nie ja sam ilustruję swoje teksty. Akurat w wypadku Ambarasa ilustrację zgodziła się wykonać arcygenialna wręcz ilustratorka, malarka, artystka, czyli pani Elżbieta Wasiuczyńska. Ja ją przez długie lata podziwiałem, bardzo marzyłem, żeby z nią współpracować, no i ziściło się i zrobiła te fenomenalne rysunki, te w zasadzie obrazy, bo widziałem je w oryginale, to są cudowne dzieła malarskie, które teraz możecie zobaczyć na kartach książki. Tu pokażę wam tylko jeszcze jeden przykład. Słuchajcie, jaka maestria, parę ruchów pędzlem, a widać światło prześwitujące przez sierść naszego głównego bohatera, czyli Ambarasa. Tyle. Zachęcam, żebyście zapisali się w kolejkę w bibliotece do Ambarasa, bo wydaje mi się, że jest to bardzo przyjemna do czytania, długa przede wszystkim powieść. Teraz parę słów o komiksach. Nie będę mówił o wszystkich, zresztą w ogóle nie opowiem wam dzisiaj o wszystkich moich książkach, bo no, jest ich ponad 50, więc byśmy tutaj siedzieli do wieczora. Wybrałem tylko kilka serii, kilka pojedynczych tytułów, które uważam za szczególnie istotne. I na pewno istotną jest seria Umarły las, nieumarły las i Zew Padliny. Zrobiłem ją wspólnie z Adamem Wajrakiem.
czyli na pewno kojarzycie tego człowieka. To jest najwybitniejszy w Polsce dziennikarz przyrodniczy, pisarz książek dla dzieci i dorosłych, obrońca polskiej przyrody. Jeśli coś złego się dzieje z polską przyrodą, to Adam natychmiast tam jest, natychmiast to nagłaśnia, natychmiast o tym pisze. I to jest kolejna osoba, którą ja od dawna podziwiałem i z którą tak po cichu liczyłem na współpracę. No i współpraca się udała. I to nie była taka cicha i malutka współpraca, tylko coś, no, mi się wydaje niesamowitego, bo aż 3 tomy grubaśnego komiksu. Fachowo nazywamy to w świecie komiksu powieścią graficzną. I te 3 tomy to jest western. To jest tak naprawdę western, bo są tutaj kowboje, szeryfowie, bandyci, miasteczko na Dzikim Zachodzie, takie charakterystyczne elementy tego miasteczka jak saloon, czyli taka karczma, bar, jest sklep kolonialny, jest poczta taka westernowa, jest nawet garaża, bo jeżeli oglądaliście westerny, no to ten osobnik, który tam robi trumny, jest zawsze nieodłącznym elementem westernów. Tyle tylko, że jak widzicie na tej ilustracji, to nie jest miasteczko westernowe i to nie są ludzie, ci wszyscy bohaterowie. To jest fragment Puszczy Białowieskiej, rzeczywiście istniejący fragment, w którym jest więcej martwych drzew niż tych stojących i żywych i w którym gnieździ się i mieszka i pożywia się i kryje się całe mnóstwo gatunków zwierząt, które tak naprawdę nie mogłyby przeżyć w takim lesie, który kojarzymy z naszych miast czy obrzeży miast. Wiecie, w takim lesie, gdzie drzewa zostały posadzone od linijki, który jest widny, wysprzątany, gdzie nie może leżeć nawet jedna martwa gałąź, bo zaraz się uprząta, no bo ktoś się może potknąć przecież. I cały ten komiks jest zrobiony po to, żeby wam, drodzy czytelnicy, uświadomić, że czasami nasze podejście do przyrody właśnie takie, że my lubimy takie lasy, które przypominają parki, gdzie można sobie spokojnie pójść na spacer, gdzie jest widno i bezpiecznie, a unikamy takich lasów jak przedstawiony w komiksie, czyli zawalony, taki, w którym trudno się poruszać, bo jest mnóstwo gałęzi, połamanych konarów, zawalonych drzew, w którym czujemy się nieswojo, bo coś tam pod korą chrobocze, coś tam się dzieje, coś pochukuje, coś zagląda z dziupli na nas, coś przede wszystkim brzydko pachnie, bo tam wszystko butwieje, gnije, rozkłada się. I takich lasów unikamy, uważamy je za gorsze, za takie, które trzeba by szybko uprzątnąć i jest to ogromny błąd, bo w przyrodzie jest dokładnie na odwrót. Te martwe lasy są najbardziej żywymi miejscami w całym lesie, w całej Puszczy Białowieskiej. Do tych fragmentów, gdzie jest dużo martwych drzew, ściągają tysiące gatunków. Co więcej, bez tych martwych drzew większość tych gatunków nie przeżyje. I tu głównym przykładem jest Dzięcioł Trójpalczasty, główny bohater tego komiksu. Jeden z wielu bohaterów. Zobaczcie, tu są portrety bohaterów tylko 2 tomów, 1 i 3. Jest ich dużo, dużo więcej, bo też tak jest w przyrodzie. W tych miejscach jest naprawdę ogromna różnorodność gatunków. Dzięcioł Trójpalczasty jest jednym z najrzadszych gatunków dzięciołów nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, bo jest ściśle związany z martwymi świerkami, z lasami, w których jest dużo martwych świerków. A jak może wiecie, jak może słyszeliście, bardzo często te martwe świerki się usuwa z lasów, bo uważa się, że są szkodliwe, że zagrażają lasom i człowiekowi. Niestety poprzez usuwanie tych martwych drzew zamyka się możliwość istnienia w danym lesie takich gatunków jak dzięcioł trójpalczasty, czyli jak nasz główny bohater umarłego lasu, dzięcioł Trico, szeryf Trico. Te komiksy są pełne akcji, pełne ciekawostek przyrodniczych. Bardzo je wam polecam. Pytajcie w bibliotece mamy o wszystkie 3 tomy. Bardzo się mamy cieszę. Wszystkie. To jest tylko jeden z przykładów tego, jak wplatamy ciekawostki przyrodnicze do tych komiksów, bo musicie wiedzieć, że to nie jest podręcznik biologii czy przyrody. To nie jest tak, że bierzemy informacje, dorabiamy do nich rysunki i dajemy wam, proszę, czytajcie. Wszystko jest wkomponowane w fabułę tak, żebyście nawet tego nie widzieli, że się uczycie. I tutaj jest przykład, który szczególnie lubię. Jest to fragment, który opowiada o tym, że taki ciekawy ptaszek kowalik, który bardzo lubi wykorzystywać pozostawione przez dzięcioły dziuple,
przy czym one są troszeczkę za duże dla niego i gdyby się do nich wprowadził od tak, to ryzykowałby, że zaraz tam się wkradnie jakiś drapieżnik. Więc kowaliki wylepiają wejścia do tych dziupli, by je zmniejszyć, by się zabezpieczyć przed drapieżnikami. A jako, że w Puszczy Białowieskiej nie ma jakichś szczególnych złóż gliny, z których mogłyby kowaliki korzystać, to korzystają z tego, co jest pod dziobem. A pod dziobem Puszczy Białowieskiej jest mnóstwo bardzo fajnego materiału do lepienia, ale tylko dla kowalików, nie dla was. Tym materiałem są kupy żubra. Ohydne są te komiksy, są paskudne, ale taka jest przyroda. Są świetne. Druga, dziękuję bardzo. Druga seria komiksowa, którą chcę wam pokazać, to seria tak zwana Saga o Ryjówce, składająca się z czterech dużych tomów Ryjówka Przeznaczenia, Norka Zagłady, Powrót Rzęsorka i Zguba Zębiełków. Zrobiłem też taki dodatkowy zeszycik z jedną pojedynczą opowieścią i on tak się też nazywa, Opowieść z Doliny Ryjówek. I to jest trochę inna historia, bo jest to opowieść o najmniejszych ssakach, jakie mamy w Polsce i w Europie zresztą, czyli o ryjówkach i ich krewniakach, rzęsorkach, zębiełkach i tym podobnych, ale jednocześnie jest to opowieść fantasy. Jeśli kojarzycie takie książki czy filmy jak Hobbit, Władca Pierścieni, czy nawet Gra o Tron, chociaż mam nadzieję, że nie kojarzycie, bo to jest bardzo brutalna opowieść i jeszcze nie dla was, to wiecie, że opowieści fantasy to są takie historie, które wyglądają jak jakieś takie średniowiecze. Są tam rycerze w zbrojach, są często magowie, są elfy, trolle, gnomy i całe mnóstwo różnych takich stworzeń mitycznych, fantastycznych. I zwykle w tych opowieściach jest jakaś prastara legenda, przepowiednia, jakieś ogromne zagrożenie i śmiałek, który musi zebrać drużynę i ocalić świat. Dokładnie tak samo jest w Ryjówce Przeznaczenia, tyle tylko, że nie ma tu rycerzy, elfów, gnomów, a są ryjówki, rzęsorki i zębiełki. I nie ma przepowiedni o zagładzie świata, ale jest ryjówkowa przepowiednia o zagładzie lasu. Otóż ryjówki powtarzają sobie od pokoleń, że pewnego dnia nadejdzie mroczny, czarny nieprzyjaciel, spowoduje zagładę całego lasu. I coś takiego rzecz jasna się w pierwszym komiksie dzieje, no bo jakżeby inaczej. I kiedy ryjówki panikują i uważają, że to już jest koniec ich życia i ich lasu, stary mędrzec, żółw błotny Fiodor przypomina sobie, że jest jeszcze druga część tej przepowiedni, która mówi o tym, że w chwili największej próby pojawi się wśród ryjówek ryjówka przeznaczenia, wybraniec losu, który właśnie podejmie się wszystkich tych niebezpiecznych zadań, zbierze drużynę, znajdzie starożytny artefakt i w nierównej walce pokona czarnego nieprzyjaciela. I Fiodor wskazuje ryjówkę przeznaczenia, niestety, pechowo wskazuje na największego ciamajdę, łamagę i nieudacznika wśród ryjówek, należącego jeszcze dodatkowo do najmniejszego gatunku ryjówek, czyli ryjówkę malutką, dobrzyka pokazuje jako ryjówkę przeznaczenia. I tenże nas biedak, który sam sobie nawet nie potrafi upolować pająka, musi wyruszyć na wyprawę wręcz niewyobrażalnie trudną. I każdy z tych czterech komiksów zbudowany jest trochę podobnie. W każdym z nich jest jakieś wielkie, mityczne wręcz wyzwanie stojące przed ryjówkami. I nasza ryjówka przeznaczenia musi sobie jakoś radzić. Jest tu mnóstwo dzikich przygód, są starożytne artefakty, jeszcze więcej przepowiedni. Są też wątki romansowe, bo ja bardzo lubię takie wątki w mojej twórczości. Ale jednocześnie jest przesłanie. Tak jak w Umarłym Lesie, jak słyszeliście przed chwilą, przesłaniem jest to, żebyśmy się zastanowili, jak my patrzymy na przyrodę. Tak w ryjówce przeznaczenia to przesłanie polega na czymś innym. Chodzi mi o to, abyśmy sobie uświadomili, że gdyby zwierzęta miały takie przepowiednie o zagładzie, gdyby opowiadały sobie przed snem, żeby się trochę wystraszyć, o czarnym nieprzyjacielu, to pomyślcie, kto byłby tym czarnym nieprzyjacielem? To nie jest bardzo trudne pytanie i nie musicie długo nad tym myśleć, bo niestety wniosek jest jeden. Tym czarnym nieprzyjacielem bylibyśmy my, ludzie. Dlatego, że zwierzęta mogą bać się wielu rzeczy. Mogą bać się warunków środowiskowych, mogą bać się drapieżników, mogą bać się głodu, ale z tym wszystkim ewolucja nauczyła je radzić sobie w taki czy inny sposób. Natomiast ewolucja, natura nie wyposażyła zwierząt w żaden mechanizm radzenia sobie z człowiekiem i z wpływem człowieka na przyrodę. Z tym wszystkim, co zrobiliśmy przez ostatnie dziesiątki lat ze środowiskiem. Więc to przesłanie
trochę smutne, a jednocześnie takie inspirujące, mam nadzieję, bo nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy przestali być negatywnym bohaterem ryjówkowych przepowiedni. Przynajmniej ja tak uważam. Tyle o ryjówkach. Powiem wam jeszcze króciutko o innych komiksach, które wyszły spod mojej ręki. Pierwszy z nich to Bartnik Ignat i Skarb Puszczy. Jest to komiks historyczny, bardzo mocno związany z moimi badaniami, z moimi własnymi odkryciami w Instytucie Biologii Ssaków. Opowiada o Puszczy Białowieskiej sprzed 200 lat, o tym, jak zmieniała się puszcza wraz z rozwojem cywilizacji i o tym, jak stopniowo traciliśmy pamięć i wiedzę o tym, jak kiedyś człowiek potrafił pokojowo z puszczą współżyć. Jest to historia starego Bartnika, czyli takiego przodka dzisiejszych pszczelarzy, który nie miał pszczół w ulach przy domu, a doglądał pszczoły, które gnieździły się w sztucznych dziuplach wydrążonych w drzewach gdzieś w głębi Puszczy Białowieskiej. Zagrożeniem w tym komiksie jest fakt, że Puszcza Białowieska, i jest to absolutnie zgodne z historią, naszą wiedzą historyczną, 200 lat temu, ponad 200 lat temu, przestała być Puszczą Polską i stała się Puszczą Rosyjską. I w tym momencie takie tradycyjne sposoby użytkowania puszczy zostały zakazane, między innymi bartnictwo. I nasz główny bohater po prostu nie potrafi się znaleźć w tym nowym świecie, bo przez całe życie doglądał pszczół. Nie potrafi nic innego robić i nie chce nic innego robić. Poza tym plany, które nowi władcy puszczy mają wobec niej, wcale mu się nie podobają. No i komiks jest o tym, jak ten nasz staruszek, Bartnik Ignat, staje znowu do nierównej walki z całym imperium rosyjskie. Jest tutaj dużo przygód, troszkę nutka fantazji, bo bardzo lubię tę fantazję w moich komiksach. Czasami jest jej więcej, jak w Ryjówce Przeznaczenia, albo mniej, tak jak w Bartniku Ignacie. I drugim przykładem komiksu, gdzie tej fantazji jest też troszkę mniej, ale jest, jest Ostatni Żubr. To kolejny komiks historyczny. Tym razem akcja dzieje się niemal dokładnie 100 lat temu, bo w roku 1919. I ten komiks opowiada o bardzo smutnym wydarzeniu, o wygnięciu żubra. Bo nie wiem, czy słyszeliście, ale 100 lat temu, 101 lat temu, w Puszczy Białowieskiej zabito ostatniego żubra, który żył na wolności. I na świecie pozostały tylko i wyłącznie żubry w ogrodach zoologicznych, prywatnych hodowlach i temu podobnych miejscach. I cały świat naukowy skrzyknął się, wielkim wysiłkiem starał się uratować żubry przed całkowitą zagładą. Udało się, żubrów dzisiaj w Puszczy Białowieskiej jest dużo, jest piękne stado, nie ma na horyzoncie jakiegoś większego zagrożenia dla ciągłości istnienia żubrów, ale było bardzo krucho. I wiecie, problem polega na tym, że żubry udało się odratować, ale dzisiaj w takiej sytuacji jak żubry przed 100 laty znajduje się nie jeden, nie dwa gatunki, ale dziesiątki gatunków. I to nawet takich dużych zwierząt, które nam się wydają absolutnie bezpieczne i wpisane w krajobrazy Europy, Afryki czy Ameryki. I niestety chyba części z nich nie da się odratować, cokolwiek byśmy robili. Ale ta opowieść pokazuje o tym, że człowiek potrafi i nie jest to też... Nie jest to też smutna historia, bo wyginięcie żubra na pewno nie jest tematem na wesołą opowieść. Ja jednak dodałem nutkę fantazji i wprowadziłem nieistniejącą, a przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, postać małego żubra, który przetrwał zagładę gatunku i w całym tym komiksie stara się odnaleźć pozostałe żubry. My wiemy, że ich tam nie ma, ale on tego nie wie. Więc z entuzjazmem i optymizmem szuka tak zwanego serca lasu, gdzie według żubrzych legend żubry kryją się w takich właśnie najgorszych okresach swojej historii. Występują w tym komiksie autentyczne postacie, autentyczne wydarzenia i ma happy end, to bardzo ważne. I ten happy end wcale nie jest moją fantazją. Jeszcze chcę wam pokazać książkę, która... Po trosze jest komiksem, po trosze jest tak zwanym picture bookiem, a po trosze jest czystym szaleństwem, bo jest to największa książka, jaką zrobiłem w życiu. Nazywa się Orety Przyroda i składa się z 40 plansz, ogromniastych plansz, które pokazują najciekawsze środowiska Polski. Znajdziecie tam lasy iglaste, liściaste, łąkę, pole, rzekę, jezioro, góry, jaskinie. Znajdziecie tam park miejski w różnych porach roku, bo starałem się przekazać wam
moim czytelnikom, że jesteśmy niesamowitymi szczęściarzami. Naprawdę, trafiło nam się, bo mieszkamy w miejscu, które ma niesamowicie bogatą przyrodę jeszcze i przyszło nam żyć w czasach, kiedy jeszcze istnieją wyraźnie oddzielone pory roku. Sami widzicie, że to trochę się zmienia, że ta zima ostatnio prawie w ogóle do nas nie przychodzi. Boję się, że dążymy do etapu, kiedy nie będzie już pór roku, tylko jakaś taka mieszanka, jakaś taka hybryda, że z lata będziemy przechodzić do takiej pochmurnej jesieni, a potem znowu do lata. Ale ta książka jest dokumentem z okresu, kiedy jeszcze mamy te pory roku, kiedy wiosną zakwitają kwiaty i przelatują ptaki. Jest zrobiona też po to, byśmy docenili to, co mamy. A więc znajdziecie tu informacje o tym, co w danej porze roku dzieje się w danym środowisku, z mnóstwem, myślę, że grubo ponad 1000 gatunków zwierząt i roślin, które narysowałem i ciekawostek o nich, ale także z komiksowymi dymkami, za pomocą których te zwierzęta, czyli bohaterowie tej książki, komentują różne sytuacje, komentują naszą wiedzę na ich temat, troszkę się z nas naśmiewają, no ale generalnie jest to bardzo pozytywna książka, bo chciałem, żeby was natchnęła pozytywną myślą, myślą o tym, że musimy zrobić wszystko, by to, co mamy, ochronić, by tego nie zniszczyć, by tego nie zaśmiecić, by tego nie zatruć, by tego nie zadeptać, by tego nie zamienić na betonową pustynię. I o dziwo, to jest najbardziej polska książka, jaką do tej pory zrobiłem, jednocześnie jest najczęściej tłumaczona na języki obce, bo ukazała się jej edycja koreańska, chińska, rosyjska, czeska, słowacka i wkrótce ma się ukazać litewska. Bardzo to jest dziwne, ale może wynika z tego, że inne nacje troszeczkę nam zazdroszczą tej przyrody, z której my do końca nie potrafimy zdać sobie sprawy, z jej bogactwa, z jej wartości. Czasem tak bywa, że po prostu to lekceważymy. I mówimy na przykład, że Puszcza Białowieska nie jest godna miana dziedzictwa światowego przyrody. A tak jakiś czas temu było. No, powinniśmy się po prostu zastanowić, czy rzeczywiście. Wydaje mi się, że mamy prawdziwe przyrodnicze skarby w naszym kraju. Jeszcze trzy króciutkie rzeczy i będę zmierzał do końca, żeby tutaj nie gadać bez przerwy, tylko jeszcze odpowiedzieć na wasze pytania, bo widzę, że tak, już jednym okiem czytam te wasze pytania. Tak. Są pytania, ja za chwilę będę panu przekazywać. Bardzo się cieszę. Trzy króciutkie sprawy. Dwa komiksy, które już dzisiaj możecie przeczytać zupełnie za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na moją stronę internetową tomaszsamoilik.pl i one tam na was czekają. Pierwszy to Na ratunek mateczce ziemi. Jest to komiks króciutki, ale ważny dla mnie, bo opowiada o grupce dzieciaków, do których we śnie przychodzi taka smutna postać kobieca. Przedstawia się jako ziemia. I mówi zaskoczonym dzieciakom, że nie ma już wyboru, nie ma do kogo pójść, bo nikt jej nie słucha, więc przychodzi do nich, do tych waszych rówieśników i prosi, żeby coś zrobili, bo ona się strasznie boi, że zaraz zamieni się w kolejną martwą planetę w Układzie Słonecznym, a tego by nie chciała, rzecz jasna. I te dzieciaki są oszołomione, nie wiedzą, co robić. Myślą, że to przecież nie do nich adresowana prośba, to dorośli powinni coś zrobić. Prezydent, rząd, ktokolwiek, ale nie dzieci. Ale okazuje się, że kiedy się troszkę zastanowią i odwiedzą bibliotekę, to dowiedzą się, że wręcz przeciwnie. To nie chodzi o prezydenta, o rząd czy cokolwiek wielkiego. To chodzi o to, żebyśmy my, wy przed ekranami, ja, który tutaj siedzę, postanowili coś zrobić. I to nie musi być ogromna rzecz. Wystarczy, że zużyjemy mniej wody, że zużyjemy mniej prądu, że zamiast pojechać gdzieś samochodem, jeden raz wybierzemy rower, że podniesiemy śmieci, które ktoś wyrzucił. Takie drobne gesty wobec przyrody, powtórzone 1 000 000, 36 milionów razy, 1 000 000, a mam nadzieję w pewnym momencie 9 miliardów razy, że każdy człowiek zda sobie sprawę, że to na nim spoczywa odpowiedzialność, o los, jeśli chodzi o losy tej planety, wtedy coś osiągniemy. Nie rząd, nie prezydent, tylko my, każdy z nas. O tym jest ten komiks. A drugi komiks, który wam polecam i też jest za zupełną darmożkę na mojej stronie, to Serce Wilka. Komiks, który przygotowałem dla WWF Polska i który
jest odbiciem lustrzanym czerwonego kapturka, ale w świecie wilków. Bo pomyślałem sobie, co by było, gdyby to wilki miały taką baśń, którą straszą swoje małe szczeniaki. Baśń o zielonym kapturku, który czyha na małe wilczki idące w odwiedziny do babci, do nory gdzieś w głębi lasu. Pomyślałem sobie, że może jak spojrzymy z tej perspektywy, no to właśnie trochę się zastanowimy, podobnie jak w Ambarasie. Czy nie wyrządzamy okropnej krzywdy wilkom, ale też innym zwierzętom, które my od razu uznajemy za niebezpieczne i godne odstrzału, czy nie wyrządzamy im krzywdy, nawet ich nie poznając, nawet nie chcąc ich poznać. Więc o tym jest ten komiks i ostatnia rzecz, którą wam pokażę, to pierwszy tom zaplanowanej na 5 części sagi o Wiedźmunie. Pierwszy tom nazywa się Słodki zapach potwora o zmierzchu i jest to oczywiste nawiązanie do Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego, do serii, którą uwielbiam. Te tematy fantasy cały czas się tu przewijają, jak widzicie, przez ten mój wykład, tę prezentację. Zrobiłem taki komiks wiele lat temu. On był czarno-biały, on się ukazał i nikt go kompletnie nie zna. I cały ten czas myślałem sobie, że szkoda takiej postaci Wiedźmuna, którego sobie wymyśliłem jeszcze na studiach. I w zeszłym roku wróciłem do tego świata, ale postanowiłem nie iść na łatwiznę, to znaczy nie pokolorowałem tego starego komiksu, tylko zrobiłem rzecz zupełnie nową. I to jeszcze do tego rozpisano na 5 części. I jest to rzecz, która bardzo mocno wpisuje się we wszystko to, co robię, bo jest to komiks ekologiczny, chociaż jest komiksem o łowcy potworów, o Wiedźmunie, który zabija wszystkie potwory w jakiejś takiej fantazyjnej krainie, do której trafiają bohaterowie z naszego świata. Ale jest to świat za kilka czy kilkanaście lat. Świat, w którym nie da się już żyć normalnie w domach, trzeba mieszkać w bunkrach. Świat, w którym nie można od tak sobie wyjść na spacer, tylko trzeba sprawdzać prognozę pogody, a w zasadzie nie pogody, na wiele tygodni przed planowanym wyjściem na powierzchnię, bo w innym wypadku ryzykowałoby się nawet śmiercią. Jest to świat, w którym dzieci nie chodzą do szkoły, tylko siedzą przed komputerami. I wyobraźcie sobie, że komiks ten rysowałem w zeszłym roku, nie przypuszczając w najśmielszych snach, że taka nauka przed komputerem za chwilę stanie się rzeczywistością. Jedyne, o czym nie pomyślałem, to to, żeby bohaterowie nosili maseczki, bo wtedy to już by było zupełnie śmiesznie i strasznie. Więc chociaż może się wydawać, że jest to taka sobie fantazja o takim Wiedźmunie, który biega i zabija potwory, to jest tutaj coś więcej. Pierwszy tom jeszcze nie odsłania wszystkich kart, pokazuje tylko głównych bohaterów, pokazuje losy dziewczynki, która moim zdaniem wyrasta tutaj na pierwszoplanową bohaterkę, czyli Kiry, która w świecie Wiedźmuna dostaje niezbyt pochlebne imię Czyrak. Ale wierzcie mi, to wszystko ma sens, to wszystko ma ręce i nogi. Jak doczekacie ze mną do 5. tomu, to zobaczycie, że to wszystko, że warto było czytać i czekać. Bardzo wam polecam Wiedźmuna, to mimo tej ponurej tematyki jest bardzo wesoły komiks, jak zresztą większość moich rzeczy. Ja nie chcę was zasmucać, ja nie chcę was wpędzać w depresję. Mimo tego, że nie zawsze jako naukowiec jestem wesoły, patrząc na najnowsze doniesienia. Ale jestem optymistą i uważam, że wy, moi czytelnicy, jesteście tym pokoleniem, które to wszystko zmieni. Bo wy już od dzieciństwa widzicie, że jeżeli będziemy postępować tak, jak postępujemy, jak postępowali nasi ojcowie i dziadkowie, to daleko nie zajedziemy. A w zasadzie zajeździmy tę naszą planetę, a jak wiecie, nie mamy planety B. Nie mamy dokąd się przenieść, jeżeli zniszczymy Ziemię. Kończę udostępnianie mojej prezentacji. Wracam do was już chyba jako ja. Tak jest. Panie Tomku, pojawiło nam się tutaj dosyć dużo pytań. Ja tylko dodam, zanim te wszystkie pytania odczytam. Chciałam powiedzieć, że moi drodzy, ogromna większość tych książek jest do wypożyczenia oczywiście w Olkuskiej Bibliotece. Z tym, że będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ książki pana Tomka to najbardziej wypożyczane u nas, więc trzeba będzie cierpliwie na nie poczekać. No i zadajemy pytanie. Pierwsze pytanie jest takie. Kiedy stwierdził pan, że będzie pan pisał dla książki dla dzieci? Kiedy na świecie pojawiły się moje dzieci, czyli Jagienka i Tymek. No to był naturalny dosyć wybór. I nawet nie chodziło o książki, tylko o opowieści do snu. Wtedy powstał Pompik i ja mogłem moim dzieciakom wkładać do głów wszystkie ciekawostki przyrodnicze. Super. Kolejne pytanie od Amelki. Jak długo powstaje komiks?
Długo, bardzo długo. Wspomniałem na początku, że jest to zwanie nie tylko umysłowe, ale i fizyczne, bo wyobraźcie sobie, że taki wiedźmun powstaje pół roku. To jest pół roku siedzenia nad scenariuszem, siedzenia nad szkicem, siedzenia nad wersją czarno-białą, a potem kolorowania, a potem wkładania dymków. Jest to 6 miesięcy ciężkiej pracy, ale to nie jest rekord, bo Orety Przyroda powstawała okrągły rok. I to była naprawdę ciężka, wytężona praca. Ponad 1000 roślin i zwierząt do narysowania. Dzisiaj już chyba bym tego nie zrobił. Książka jest obłędna, ulubiona książka mojej córki, także też polecam. Kolejne pytanie od naszej tutaj czytelniczki. Czy żubr pompik istnieje naprawdę? Czy był tak, jakiś... istnieje. Tak, istnieje. On... W tej chwili mieszka gdzieś na Pomorzu, nie jestem do końca pewien gdzie, w rezerwacie hodowlanym. Jest już dorosłym bykiem, już dzisiaj bym się z nim jakoś radośnie nie witał raczej. Dostał to imię już po wydaniu pierwszej książki. Tak myślę, że zainspirowała ona pracowników Białowieckiego Parku Narodowego, bo pompik urodził się w rezerwacie hodowlanym w Puszczy Białowieskiej. Bo musicie wiedzieć, że mamy dwa rodzaje żubrów w Polsce. Są takie, które są w hodowli rezerwatowej, że się tak wyraża, więc są to żubry, które otrzymują imiona i zostają wpisane do księgi rodowodowej żubrów. I jest to taka żelazna rezerwa populacji żubrów na wypadek, gdyby przyszła jakaś choroba, jakaś epidemia żubrza i wybiła wszystkie żyjące na wolności. Jest druga grupa, te żyjące na wolności, jest ich zdecydowanie więcej, ale one imion nie dostają, chyba że jakieś takie nadane przez ludzi po prostu nie zostają wpisane do księgi rodowodowej. Pompik w księdze rodowodowej jest, podobnie jak Porada i Pomruk. A która książka z dzieciństwa była pana ulubioną? Kolejne pytanie. To strasznie trudne pytanie. Ja mogę powiedzieć, od czego się zaczęło czytanie nie tyle książek, co komiksów, bo z książkami, wybaczcie, nie pamiętam. Czytałem je w zasadzie od zawsze, czytała mi je mama i uwielbiałem Muminki, Kubusia Puchatka, uwielbiałem Karolcie, uwielbiałem w zasadzie wszystko, co mi wpadło w ręce, bo się wychowałem w takich czasach, że tych książek dla dzieci, zwłaszcza ilustrowanych, za dużo nie było. Natomiast bardzo dobrze pamiętam moje pierwsze zetknięcie z komiksem. Był to komiks Gucio i Cezar Bogdana Butenki. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. To była rzecz, którą przeczytałem wiele razy, zanim odniosłem ją do biblioteki, a potem każda nowa pozycja komiksowa w bibliotece musiała do mnie trafić, była wielokrotnie czytana. No i się posypało. Kajko i Kokosz, Tytus Romek i Atomek, wszystkie komiksy Tadeusza Baranowskiego, wszystkie bez wyjątku komiksy Charlotte Paweł. I do dzisiaj tak mam. Uwielbiam komiksy właśnie dziecięce, adresowane do młodszego czytelnika. Kolejne pytanie, tym razem od Ksawerego z klasy drugiej. Od jak dawna tworzy pan komiksy? Prawdopodobnie od momentu, kiedy skończyłem 6 lat. Tak to zapamiętali moi rodzice. Ja wiem, że jako 10, a może nawet 9-latek stworzyłem komiks o Bolku i Lolku. Niestety on zaginął. Więc nie potrafię. Tak, genialne dzieło polskiej kultury bezpowrotnie zaginęło razem z resztą moich prac, które były złożone w piwnicy, którą ktoś okradł i prawdopodobnie na makulaturę zaniósł te wszystkie moje rysunki. Natomiast tak bardziej profesjonalnie od 13 roku życia, bo wtedy udało mi się zadebiutować w prasie lokalnej. No i do dzisiaj, mam nadzieję, tak do 70, 80 pociągnąć, ale zobaczymy. Kolejne pytanie jest takie. Która napisana przez pana książka jest dla pana szczególnie ważna? To jest pytanie bez odpowiedzi w zasadzie, bo no trochę tak, jakby mnie zapytać, które z pana dzieci jest dla pana to szczególnie ulubione, te ukochane. Każda bez wyjątku książka to jest krew, pot i łzy. I czasami tego potu jest więcej, czasami łez jest więcej, a czasami krwi, bo przy kilku książkach wysiadł mi kręgosłup i kończyło się tym, że musiałem się rehabilitować i książkę kończyć w pozycji leżącej. Jednego możecie być pewni, że w każdej książce jest wszystko to, co mogę w nią włożyć. Żadnej nie robię od tak sobie, tylko po to, żeby ją skończyć, wydać, czy innymi słowy, dla pieniędzy.
Wszystkie te książki robię, bo uważam, że coś znaczą. I nawet jeśli jest to książka, do której robię ilustracje tylko, i na przykład książki Zofii Staneckiej o Samuelu samodzielnym, który uczy się sikać do nocnika, to nadal uważam, że te książki są bardzo ważne. No to mamy kolejne pytanie. Tym razem pytanie brzmi tak. Dlaczego poszedł Pan na studia przyrodnicze, a na przykład nie na polonistykę? Czy też może... Otóż błąd, nie poszedłem. Nie poszedłem na studia przyrodnicze, tylko na europeistykę. Bardzo humanistyczny kierunek wybrałem. Interdyscyplinarny. Uczyłem się filozofii europejskiej, prawa europejskiego, socjologii, politologii, przede wszystkim historii, a później w Instytucie Biologii Ssaków też atrakcyjne wydawały mi się dwie ścieżki rozwoju naukowego, więc poszedłem obiema i jestem historykiem przyrodniczym, więc jestem i przyrodnikiem, i biologiem, i historykiem. I myślę, że wiele jest takich osób, które nie potrafią się zdecydować na jedną rzecz. Ja miałem o tyle komfortową sytuację, że dało się pogodzić te moje zainteresowania. Historia przyrodnicza to jest fantastyczna dyscyplina, w której ja się spełniam, ale mogę sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś uwielbia taniec i pracę w bibliotece i myślę, że tutaj byłby pewien problem, chyba że krokiem tanecznym można by było szukać pozycji na półkach gdzieś w głębi magazynu. No to mamy kolejne pytanie, a mianowicie czytałam, pisze jedna z oglądających nas osób, że rysuje Pan komiksy metodą ziemniaczków. Na czym ona polega? Tak, jest to prawda i może na koniec spotkania pokażę tę metodę. Bardzo prosimy. To zostawmy sobie to na sam koniec, dobrze? Na zamknięcie. To będzie taki ziemniaczek nad i. A jeszcze zobaczmy, czy są inne pytania. Tak, jest jeszcze pytanie, czy jest Pan autorem gry planszowej o zwierzętach? Tak, jestem autorem kilku gier planszowych i chyba wszystkie są o zwierzętach. Do niektórych robiłem tylko ilustracje, jak na przykład gra o komarach i gra o Puszczy Białowieskiej. Do innych opracowywałem również zawartość merytoryczną i tu przykładem jest takie memo o zwierzętach, które być może część z Was widziała albo nawet ma. I przygotowałem też grę karcianą o ryjówkach, gdzie ryjówka przeznaczenia gra pierwsze skrzypce, przy czym ona jeszcze się nie ukazała, bo Traf chciał, że tę grę chciałem wydać dokładnie w momencie, kiedy rozpoczęła się ta sytuacja zdrowotna, z którą się do dziś borykamy. No i po prostu to nie jest najlepszy pomysł wydawać grę towarzyską w momencie, kiedy towarzysko spotykać się nie może. Więc to jeszcze trochę poleży w mojej szufladzie, ale mam nadzieję, że jak uporamy się z całą tą pandemią, to wtedy wspólnie będziemy mogli się cieszyć karcianą grą ryjówka przeznaczenia. To może pytanie ode mnie. Proszę powiedzieć, jakie są Pana najbliższe plany wydawnicze? Mam książkę do zilustrowania. To jest to książka dla wydawnictwa Multico, które od lat ze mną współpracuje i dla którego zrobiłem ilustrację do bardzo ciekawych książek autorstwa fantastycznych autorów. I to będzie książka astronomiczna. To jest kolejna sfera, która bardzo mnie interesuje i teraz kończę ilustrację do niej wieczorami. Oczywiście pracuję nad drugim tomem Wiedźmuna. Ten tom będzie nosił tytuł Przed wyprawą zbierz drużynę i powstaje właśnie wersja ołówkowa tego komiksu. W dalszych planach mam kolejne pozycje. Jeszcze nie za bardzo mogę zdradzać te plany, ale możecie być spokojni, że w przyszłym roku ukaże się i Żubr Pompik nowy, i jakiś komiks nowy, i nowa powieść rozmiarów Ambarasa. Troszeczkę z Ambarasem związana, ale więcej niestety zdradzić nie mogę. To ja jeszcze może, moi drodzy, dodam, że Pan Tomasz jest laureatem licznych nagród, między innymi za popularyzowanie nauki, za publikację książek, komiksów, czy też między innymi za udział w licznych festiwalach nauki. No i widzę, że tutaj właśnie też pojawiło się takie pytanie, która z nagród, licznych Pana nagród, jest dla Pana szczególnie ważna, szczególnie cenna?
To jest również trudne pytanie, bo to są różne nagrody przyznawane z różnych okazji, przez różne gremia, jak to się mówi. Więc ciężko wyróżnić jakąśkolwiek. Ta ostatnia, którą otrzymałem, czyli wyróżnienie pod tytułem Podlaska Marka Roku w dziedzinie kultury, jest fenomenalna, bo poniekąd podsumowuje kilkanaście lat mojej pracy nad Żubrem Pompikiem. Ale ta pierwsza, którą otrzymałem za popularyzację nauki, jest szczególnie ważna również, bo pokazała mi, że ktoś widzi te moje wysiłki. Na samym początku mojej kariery, kiedy miałem na koncie jedną książkę o Żubrze Pompiku i marzyłem o zrobieniu komiksu przyrodniczego. I być może to wszystko jakoś tak kształtuje i kierunkuje to, w jaki sposób pożytkuję mój wolny czas, że nie siedzę przed telewizorem z pizzą, tylko faktycznie zginam karki, robię te kolejne książki. Z każdej z tych nagród jestem bardzo dumny, za wszystkie jestem ogromnie wdzięczny. I nie powiem, że czekam na jeszcze, bo to by źle zabrzmiało. Ale jest mi zawsze miło, kiedy ktoś docenia to, co robię, bo myślę, że każdy z naszych widzów tak ma. Jeżeli coś nam się udaje i ktoś, nawet nie to, że da nam nagrodę, ale powie, dobra robota, no to jest nam miło, prawda? Oczywiście. Na tym to polega. To może zaprezentuje Pan teraz metodę ziemniaczków, którą wykorzystuje Pan właśnie przy tworzeniu swoich komiksów. Tak, słynna metoda ziemniaczków na pożegnanie z naszymi widzami, czytelnikami. Ja już sobie udostępniam, a w zasadzie Państwu udostępniam mój ekran. Jest to ekran z programem graficznym, bo od dłuższego czasu już w zasadzie nie rysuję ołóweczkiem na papierze, tylko właśnie robię to na ekranie tabletu rysunkowego, ale Wam wszystkim polecam rysowanie tradycyjne, bo bez tego etapu bardzo ciężko później sobie poradzić. Rysowanie za pomocą ziemniaczków to jest najprostsza z możliwych rzeczy. Jest to rzecz, którą odkryłem pracując nad Żubrem Pompikiem i może Pompika właśnie sobie w ten sposób wspólnie narysujemy. Zachęcam Was, żebyście sobie wzięli ołówek, kartkę papieru i narysowali ze mną dwa ziemniaki, dwa kartofelki. Pamiętajcie, że to mają być kartofelki, a więc takie trochę koślawe, takie trochę nieforemne. Proszę nie rysować idealnych kółek, to nie o to chodzi. To mają być ziemniaczki, jeden większy, drugi mniejszy, mają nachodzić trochę na siebie. To jest nasz szkic. Na podstawie tego szkicu ja zawsze tworzę moich bohaterów. Czy to będzie Ryjówka Przeznaczenia, czy Dzięciu Trójpalczasty Triko, czy Żubr Pompik. Żeby z tych ziemniaczków powstał nam pompik, wystarczy do małego ziemniaczka dorysować czoło, policzek, bródkę, która składa się z czterech kłaczków. To jest trochę tak, jakbyście pisali literkę W ciągiem. Pamiętajcie, cztery kłaczki, chociaż jak wyjdzie wam sześć albo dwa, to też nic nie szkodzi. Drugi policzek, trójkątne uszko, rogi. Rogi u pompika są takimi małymi śliweczkami. Drugi róg wystaje z tej strony. Na środku buziaka rysujemy rozdeptaną śliwkę. O, ale mi wyszła zupełnie rozdeptana, przepraszam. Niech nie będzie aż taka krzywa. Rozdeptana śliw z dziurkami to będzie nos pompika. Oczy to są po prostu kropeczki. Uśmiech szeroki. Pompik ma dzisiaj dobry humor. A na czubku głowy, w odróżnieniu od mojej głowy, ma się znaleźć mnóstwo kłaczków. Najlepiej pięć, które przypominają literkę M pisaną. I głowa z ziemniaka gotowa. Teraz tułów z większego ziemniaka. Na górze tułowia rysujemy kłaczki. Mi zawsze wychodzi pięć. Wam jak wyjdzie inna liczba, to się niczym nie przejmujcie. Na piersi pompika też zmieścicie ze dwa takie kłaczki, taką literkę W. To jest znak tego, że żubry są bardzo owłosione i to futro im zwisa również tutaj na piersi, tworząc taką bródkę i u samic, i u samców. Nogi pompika to są makaroniki. Po prostu nie chcę, żebyście się przejmowali rysowaniem skomplikowanych nóg zwierzęcych, więc wybrałem taką metodę. Makaroniki zakończone płasko, chociaż żubry, pamiętajcie, mają nogi zakończone racicą, czyli takim rozdwojonym paznokciem, albo innymi słowy dwoma palcami pokrytymi takim rogową osłoną, tak to chyba fachowo możemy nazwać, czyli produktem naskórka. Brzuszek pompika, jeszcze jedna noga tu będzie schowana z tyłu. Pupcia. O, i ogonek też najprostszy z możliwych. Prawdziwy żubrzy ogon wygląda w ten sposób. Jest wiązką takich bardzo długich włosów i sięga nisko, gdzieś aż
aż do żubrzej pięty, która wypada mniej więcej na tym poziomie, ale my sobie damy spokój z takim anatomicznie poprawnym ogonem i narysujemy sznureczek z pędzelkiem na końcu i wystarczy. I żubr popik narysuję pomocą dwóch ziemniaczków gotowy. Wydaje mi się, że wam wyszedł nie gorzej, a może niektórym z was lepiej, co często widziałem, niż mnie samemu. Bardzo dziękujemy. Myślę, że dzieci będą się teraz świetnie bawiły, tworząc podobne zwierzęta właśnie zaprezentowaną przez pana metodą. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Moi drodzy, zapraszam was oczywiście do biblioteki, gdzie oczywiście wszystkie te książki pana Samojlika na was czekają. Dziękujemy naszemu gościowi. Do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękujemy.